Co to ja ostatnio mówiłam o Fordzie Rangerze, że nie potrzebuję pick-upa, ale o kurczę, jak mi dobrze w takim dużym samochodzie. Ale czy tak samo będzie z Nissanem Navarą? Nissan Navara waży niecałe 2 tony i może przewieźć nieco ponad tonę. Do tego może holować przyczepy o masie do 3,5 tony. W sam raz na zakupy. Niezupełnie. Jak pokazywałam to w teście Forda Rangera, do zakupów trudno sięgnąć. Poza tym wypadałoby jeszcze dokupić jakieś zamknięcie paki, bo inaczej nasze zakupy ktoś sobie może przywłaszczyć. Wprawdzie większość pick-upów dostępnych jest w 2 albo 3 wersjach nadwozia, ale w Polsce nie widziałam jeszcze wersji z kabiną mniejszą niż 5-osobowa. Pick-upy świetnie sprzedawały się jako alternatywa dla SUV-ów z kratką, ale mimo możliwości zamówienia skórzanej tapicerki czy szyberdachu, nie są tak wygodne jak SUV-y. Tak, nie ma uchwytu tutaj, więc wsiadając muszę łapać się za kierownicę. Ale to jest coś do zrobienia. Teraz spróbujmy się umiejscowić. Okej, ale... Cholera, to lusterko. Jakbym go nie ustawiła? No dobrze, miejmy nadzieję, że nic stąd nie będzie nadlatywało, bo widzę tu i powiedzmy 1/3 szyby po prawej stronie. Właściwie moje rzeczy są już rozmieszczone. Tutaj kubeczek. Jest na niego miejsce. W drugim cupholderze telefon i okulary. Oczywiście to przy założeniu, że jestem nietowarzyska i z nikim nie jadę, a jeśli z nim jadę, to nie dałam mu wstawić niczego do cupholdera, bo... O nie, tutaj telefon nie będzie siedział. Okej, to jest jakieś rozwiązanie, ale podejrzewam, że jeśli bardziej dynamicznie ruszę, to zawartość tego poleci na mnie. Więc to jest to miejsce. Ach, no i oczywiście jest schowek z prądem. Może właściwie mogłabym to schować tu. Tak, to jest też jakieś rozwiązanie. To co? Jedziemy? Dobra wiadomość. Bezkluczykowy zapłon. W zależności od wersji wyposażenia, Navara może mieć nawet 7-calowy ekran i kamerę 360 stopni. Taki system bardzo ułatwia manewrowanie mierzącym 530 cm samochodem. Tymczasem
Jak to się wrzuca wsteczny? Nie? Czy to jest wsteczny? To nie jest wsteczny. Psia krew, gdzie jest wsteczny? O, chyba mam! To nie jest wsteczny. O, teraz mam. Tak, teraz mam, bo teraz pojawiła się kamera w lusterku. Bardzo dobry pomysł. I zadziwiająco dobra kamera, umówmy się, nie sądziłam, że coś tak małego będzie dawało jakikolwiek efekt, ale tak daje. Dobrze. W Rangerze byłam zachwycona, bo miał automatyczną skrzynię biegów. Tu nie dość, że skrzynia jest manualna, to jeszcze dźwignia jest długości kijka do Nordic Walking. Może przynajmniej wyrobię sobie mięśnie, bo w pewnym wieku pojawiają się bingo wings. Na pewno wiecie, o czym mówię. Nawarą też jeździłam w terenie i nie podobało mi się. Marek twierdzi, że z manualem jest łatwiej, ale ja wolę swój automat. I nie, nie zakopałam się. Ale pamiętaj, że większość pick-upów dostępnych na polskim rynku ma w normalnych okolicznościach napęd na tylną oś, a napęd na cztery koła włącza się samemu, tu, tak? Zwykle w naprawdę trudnych warunkach. To nie są SUVy, w których komputer myśli za ciebie i sam decyduje o tym, jaki napęd dodać do warunków na drodze. Nie mam zastrzeżeń do widoczności, monstrualne lusterka boczne, spore lusterko wsteczne, które oczywiście zasłania mi kawałek przodu, ale bez przesady, co ja tam będę oglądała. Widoczność do tyłu jest świetna, no bo z tyłu jest niska paka, chyba że założę tę hodowlę alpak, o której od dawna myślę i będę jej wiozła na pace. Wtedy mogą mi rzeczywiście przeszkadzać, ale to tyle. Jeśli szukasz konia roboczego do firmy, potrzebujesz auta terenowego, które przy okazji pociągnie łódkę albo boks z końmi, warto rozważyć pick-upa. Większość samochodów w tym segmencie wygląda na tyle dobrze, że od biedy można nimi podjechać na wernisaż i nie będzie wstydu. Ale jeśli rozważasz pick-upa jako alternatywę dla modnego SUV-a, kup sobie BMW X5. Chyba że jesteś mojego wzrostu, wtedy góra X1. Ale za to jaka oszczędność. Kochanie, zaoszczędziłam 300 tysięcy złotych. Już widzę, jak się cieszy. Tymczasem odwiedź moją stronę jestpięknie.pl i zajrzyj na mojego Instagrama. Linki w opisie poniżej. Testy w każdy czwartek. Zasubskrybuj mój kanał i powiedz mi w komentarzu, jaki jest Twój wymarzony samochód. W wersji się trzymajmy. Ania siada na pace. Tak jest. Jak pokazywałam w teście Forda Rangera, do zakupów trudno sięgnąć. Nie, tego nie będziemy nagrywać. Jaka ja jestem wdzięczna. Jak ja zacznę przechodzić, to ty wtedy zeskoczysz i zamkniesz tę pakę, okej? Tak. Mamo. Powtórzymy. Okej, i jedziemy. Chwila. Dobrze, jest wsteczny. Właśnie dlatego jednak wolę automat.